Dobry bardzo, w kolejnym dniu. U nas dzisiaj mgliście na dworze. Całą noc padało, ale chociaż wiecie, wszystko podlało. Tylko teraz ludzie będą na żniwa czekać znowu, aż zboże przeschnie, bo takiego kosić mokrego nie można. Więc no tak trochę nie bardzo, no ale ci co żniw nie mają, tylko mają jakieś inne tam posiane, posadzone na polu, to z deszczu są bardzo zadowoleni. Także zaczynamy kolejny dzień, zobaczymy co nam przyniesie. Na chwilę obecną nie mam żadnych planów związanych z dworem, bo jest i tak mokro, wilgotno. Posadzę tylko te roślinki, które wczoraj kupiłam, więc to na pewno. I chyba na chwilę obecną to tyle. Zobaczę, czy się da wejść do warzywniaka, bo jakby się dało wejść do warzywniaka, to bym poszła, posiała sobie koper i fasolkę, bo tego to bym właśnie jeszcze chciała to zrobić, a tak to raczej planów z dworem nie mam. Co będziemy dzisiaj robić, też nie wiem. Może znowu będzie jakieś sprzątanie, ogarnianie i wyrzucanie tony niepotrzebnych rzeczy. Także to się też jeszcze zobaczę. A przychodzę się z Wami tutaj tylko przywitać. Życzyć Wam cudownego dnia i zaprosić na vlogusia, jeśli macie oczywiście ochotę. Jeszcze tylko zobaczymy, ile jest stopni, ale powiem Wam, że no upału to dzisiaj nie ma. No i słoneczka też nie ma, bo jest właśnie niebo zamglone. No i dzisiaj mamy 16 stopni, a jest godzina jakoś przed 7 rano. Chcesz? No proszę! Tak mówisz liczna meluna? Dzień dobry, bardzo w kolejnym dniu biorę koszyk, idę do warzywniaka. Muszę Wam powiedzieć, koniec siedzenia, koniec laby. Zjadłam sobie śniadanko na tarasie, jest godzina 12. Dzisiaj powiem Wam szczerze, że jeszcze tak naprawdę oprócz rozłożenia ubrań u siebie w szafie, na swoich półkach i u męża, posegregowania skarpet, zjedzenia śniadanka, spaceru do kur, bo muszę Wam powiedzieć, że jak siadłam już na tym tarasie i zaczęłam jeść moje śniadanko, to coś tam przyatakowało moje kury, a to okazało się, że to był kot, więc nie wiem, co on tam szukał, ale raczej kot to nie wyniesie mi kury. A kury narobiły rabanu, więc musiałam biec, patrzeć, a zaraz przy siatce od kurnika rośnie kukurydza. No ta kukurydza to już jest wyższa jak ja, nawet nie wiem, czy nie od wyższa od męża. Więc no tak ma już dobre 2 metry, ponad 2 metry. I tam kot się schował. Miarczał i miarczał. Z początku nie wiedziałam, o co chodzi, ale właśnie go znalazłam. No ale tak jak Wam mówię, kot raczej nie wyniósł mi tutaj żadnego kurczaka z kurnika, ale powiem Wam, że brakuje mi jednej kaczki. Wczoraj wieczorem było ich 4, jak były zamykane, dzisiaj rano były otwierane i z 4 kaczek zrobiły się 3. Nie wiem, gdzie jest ta 4, więc pewnie coś mi gdzieś ją wyniosło, bo, że tak to ujmę, zwłok nie ma w kurniku, więc no coś musiało ją w całości wynieść, ale którędy nie mam zielonego pojęcia. No raczej szczury to też jej nie zjadły, no bo jak? A jakby nawet szczury ją zjadły, no to raczej by coś leżało, chociaż kawałeczek, a tam nic nie ma, więc teraz znowu będę musiała chodzić i trzymać na baczności się w moim kurniku, czy nie będę tutaj stratna jakiś kur, bo dookoła jest kukurydza posiana, rośnie, więc może coś się gdzieś tutaj zadomowiło. Mam nadzieję, że nie jakieś takie zwierzę, które wyniesie mi wszystkie, bo tak już kiedyś miałam, że miałam właśnie kury. Mnóstwo było ozdobniczek i jednego tutaj ranka obudziłam się z brakiem kur. Nie było żadnej. Wszystkie były zniesione na jedną kupeczkę, bo korpusy były, wszystko było, a nie było w nich
krwi, bo coś z nich wyssało, a to chyba jakaś łaska, laska, no wiecie o co chodzi, nie? Bo ja to tam za bardzo to się nie znam. I tak to jest, także będę teraz znowu chodziła i pilnowała moich tutaj kur w kurniku i nie tylko, bo przecież nie tylko kury teraz mam. A teraz biorę koszyk, idę robić zdjęcie Wioli, bo chciała, żeby jej zrobić zdjęcie z cukinii, bo w sumie to powiedziała, że nie jest pewna, ale musi to jeszcze raz zobaczyć. Zobaczyć, czy to jest właśnie mączniak, czy to jest taka odmiana, więc idę jej zrobić zdjęcie i idę pozbierać koper i buraki, bo dzisiaj na obiad będą buraki, to znaczy zupa botwinkowa dzisiaj będzie na obiad. Wyrwę koperek, skroję koperek do zamrożenia, a w to miejsce posieję drugi i będę miała kolejny, bo powiem Wam szczerze, że jednak tego kopru, co mam już w kwiatostanie, to mi starczy do tych ogórków. Dużo ogórków nie będę robić, zresztą i tak kiszone, jeszcze trochę tam słoików na dole mam. Zrobię, jak będę mieć ogórki, bo wiem, że Wy już macie i robicie. Ja jeszcze ogórków nie mam, jednego dzisiaj znalazłam, takiego niedużego. One nadal moje zaczynają tutaj owocować, będą, bo kwiaty mają, ale jeszcze owoców na nich nie ma. I jak będą mieć, to zrobię właśnie trochę kiszonych, trochę konserwowych, bo mąż domaga się tutaj konserwowych, więc to też będę robić. A do kiszonych kopru mi starczy z tego, co mam do tej pory. Bo nawet i sporo tak dzisiaj tak przeszłam rano na przegląd warzywniaka, to jednak sporo mam. Także idę działać. Pogoda. No słoneczko wychodzi tam powiedzmy zza chmur, ale upału nie ma. Zaraz Wam pokażę, zresztą nie będę Wam opowiadać pogody, jak ona wygląda. I sytuacja pogodowa, pochmurnie, nawet można powiedzieć, że takie dość duże zachmurzenie jest. Słońce gdzieś tam się przebłyskuje. Wiatr wieje, tak jak widzicie, ale temperatura jest dość spora, bo o godzinie 20, matko, o 12, ja już 20 zrobiłam, mamy 28 stopni, więc no jest temperaturowo wysoko, ale odczuwalnie to tak nie jest, bym powiedziała, że jest 28. Właśnie dzięki temu wiaterkowi, że tak powiewa, jest bardzo przyjemnie. I było naprawdę przyjemnie sobie tutaj posiedzieć na tarasiku, zjeść śniadanko, wypić herbatkę i obejrzeć Asię i jej łupy lumpeksowe. Przyniosłam warzywka na obiad. Koperek już mam pokrojony, zaraz Wam go pokażę, ale mam już pietruszeczkę, co znaczy, no taka może nie za wielka, ale zawsze swoja jest. Mam też już marcheweczkę. Muszę Wam powiedzieć, że ciężko powyrywać te marcheweczki. I jeszcze takiej wielkości, także różne są. I jest już ta wczesna, to ona to jest ta wczesna, a te późne to takie nie za duże, ale coś tam zawsze jest swojego już. Buraczki razem z botwinką, także biorę się za gotowanie najpierw barszczu botwinkowego, a na drugie będą placki ziemniaczane. O! A oto jest mój koperek pokrojony, teraz tak sobie troszeczkę tutaj przeschnie, spakuję do pojemników i zamrożę. I pomyślałam sobie, wiecie co? Pomyślałam sobie, moja fryzura taka nie bardzo jest, pomyślałam sobie, że zrobię może kiszoną kapustę młodą. Właśnie kapusta młoda, bo mam jedną główkę. Do tego trochę młodej marchewki. Trochę pietruszki można dać, trochę koperku i będzie taka młodziutka, pyszna kapusta kiszona, idealna na surówkę i nie tylko. Także taki mam jeszcze na dzisiaj plan, a na obiad właśnie będą placki ziemniaczane z młodych ziemniaków. Nie wiem, Wy wszystkie robicie placki ziemniaczane właśnie z młodych ziemniaków. Dzisiaj też Wandzia pisała, że nawet je piekła. Że stwierdziłam, że ja też dzisiaj zrobię na obiad placki ziemniaczane, bo powiem Wam szczerze, takiego innego pomysłu to nie mam. Jest jeszcze trochę tej lasagni, więc jej też wystarczy, ale właśnie no, przydałoby się coś jeszcze dorobić. No bo lasagni to się nie oszukujmy, ale męska część rodzinki to nie je, tylko babska część rodzinki je lasagnie z cukinii. No a pod kątem chłopaków to trzeba coś wymyśleć innego. Także biorę się teraz już za robotę i co dalej będzie? To nie wiem. Mam jeszcze w planie zrobić sernik z jagodami.
i chciałabym go też dzisiaj zrobić, bo już dzisiaj chyba sprzątać nie będę jako tako. Jutro tak myślę, że może sobie ogarnę znowu jakieś pomieszczenie, ale to się jeszcze zobaczy, jakie będą plany na jutro. Wzięłam się za gotowanie obiadu i tak, tutaj mam botwinkę. Oczywiście buraki razem z botwinką pokroiłam, przesmażyłam na maśle, dodałam pietruszkę, marchewkę w korzeniu, też to wszystko razem przesmażyłam. Uzupełniłam wodą i zawsze dodaję trochę soli, trochę pieprzu, ziele angielskie i liść laurowy. To mi się ugotuje do miękkości, no i zawsze dodaję ten barszcz, wiecie, w torebce. To tego też ukrywać przed Wami nie będę, bo dodaję dla koloru i dla, można powiedzieć, smaku. Ale to możecie pominąć, możecie użyć tego koncentratu w płynie, jeżeli używacie. A jeżeli nie, no to może być i bez niczego. A tutaj już sobie starłam ziemniaki i teraz będę ziemniaki odciskać do miski. Odleję wodę, a zostawię sobie tylko tą skrobię, także do roboty. Możecie to też zrobić na przykład na gazie, albo jak macie jakąś pieluchę tetrową, będzie jeszcze lepiej. Ale ziemniaki właśnie młode trzeba zetrzeć na tartce, bo sobie znalazłam przepis. To też nie będę ukrywać, że nie, bo ja z młodych ziemniaków nigdy nie robiłam placków ziemniaczanych. I tak się zastanawiam, czy wiecie co, nie dodać jednej cukinii i będzie więcej i może będą lepsze. Co prawda, no cukinia tam może ma słabo jakieś witaminy, ale tak troszeczkę bym przemyciła niejadkom cukiniowym właśnie cukinię w plackach ziemniaczanych. Zaraz też przyniosę sobie cebulkę, dymkę i pokroję, ale bez szczypiorku, bo jak zobaczą coś zielone, to też nie będą jeść. I wyczytałam też, że można dodać koperku trochę albo natki pietruszki, żeby było właśnie takie coś zielone, więc to też zamierzam pójść i dodać. A tak a propos cukinii, to Zuzia ostatnio pisała, że u niej cukinia jest gorzka i się pytała o dlaczego jest gorzka. I jeszcze jedno było pytanie, o którym ja powiem Wam szczerze, zapomniałam. Teraz sobie przypomniałam, jak to pytanie od Zuzi dzisiaj przeczytałam. A to drugie pytanie jest od Eli i to właśnie było do Was pytanie, żebym ja go tutaj zadała na kanale, ale to już jak będę się tutaj z Wami raczej widzieć, bo albo Wam powiem teraz, bo zaraz znowu zapomnę. Więc Ela pytała się o jakiś dobry, sprawdzony krem na przebarwienia, bo ona potrzebuje i nie wiem, czy jej ktoś tam w końcu w komentarzu odpisał, czy nie, więc poprosiła mnie, żebym do Was tutaj, no, zadała Wam takie pytanie, czy macie, polecacie jakiś dobry krem na przebarwienia, bo Ela by była zainteresowana kupnem, no bo ma te przebarwienia właśnie na twarzy. Więc takie to było pytanie od Eli, a ja o nim zapomniałam. I teraz sobie przypomniałam. Także dzisiaj będą placki ziemniaczane, a później pójdziemy z mężem, wykopiemy dół, a nawet dwa dołki, bo te moje choinki to trzeba raczej tak dość głęboko wsadzić, żeby one, wiecie, ten taki patyk, który tam jest nie bez gałązek, to żeby tak bardzo, bardzo nie wystawał, to sobie tak powiem Wam szczerze, siedziałam na tym tarasie i patrzyłam na te moje choinki i tak zamierzam to zrobić. Dobra, odciśnięte, teraz to mi się ustoi, odleję wodę, a zbiorę sobie tylko skrobię za chwilę. It's too bad you'll never know. I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. I tak jak widzicie, starłam jedną niedużą cukinię, odcisnęłam ją oczywiście z nadmiaru wody, dodam jedną pokrojoną
cebulkę. Powiem wam, że ta moja cebulka to znowu taka jest, jakby miała żyletki w sobie, bo tak w oczy mocno idzie. A tutaj już odlałam wodę z ziemniaków i została się skrobia. I teraz tą skrobię właśnie pisało, żeby dodać z powrotem do miski z ziemniakami utartymi, więc tak też czynię. Dodam jajo, mąkę pszenną i będę smażyć placki na rumiany kolor. Zobaczę, jak będą nam smakować, bo naprawdę takich to jeszcze nie robiłam. Dobra, dodaję dwie, bo ja lubię, żeby to były placki ziemniaczane, a nie placki mączne, i trochę też posolę. Wymieszam, dodać trochę pieprzu jakiegoś ołowego na przykład. Tak, tak. I gotowe. Dodałam w sumie dwa jajka, bo jakaś taka sucha ta moja masa ziemniaczana wyszła. Powiem wam, że bardzo dobre wyszły te placki. Jeszcze oczywiście u mnie to musi być cukier, bo ja inaczej sobie placków ziemniaczanych nie wyobrażam. Są może trochę mało przyprawione, bo są mało słone, mało takie, wiecie, pieprzne, ale w smaku są bardzo dobre. I powiem wam, że wcale nie czuć, że tutaj dodałam tą cukinię. No co prawda u ziemniaków było, nie wiem, może i około kilograma było, a cukinia była no taka dosłownie nieduża, żebyście nie poznali, że coś jeszcze tutaj innego dodałam, ale są bardzo dobre te placki. Tam właśnie się dosmażają jeszcze. Więc jeżeli nie znacie, nie robiłyście, a ja pierwszy raz robiłam placki ziemniaczane z młodych ziemniaków, to wam z całego serducha polecam. Dzięki wam wypróbowałam właśnie placki ziemniaczane z młodych ziemniaków, bo tutaj każda jedna z was praktycznie pisała, że robi placki ziemniaczane, więc no raczej teraz stare ziemniaki to są trudno dostępne, no chociaż jeszcze jakby się uparł, to pewnie by gdzieś coś znalazł. Ale tak przypuszczałam, że robicie z młodych ziemniaków i stwierdziłam, że nie ma możliwości, żebym ja nie spróbowała. Też muszę spróbować, także wypróbowane, polecam. Genialne są i myślę, że będę częściej robić i chyba więcej będę dodawać tutaj do tych ziemniaków cukinii, póki jeszcze jest młodziutka. A moja cukinia naprawdę nie jest gorzka, więc cudem się udało chyba właśnie, że... No moja nie jest gorzka, nie wiem, może tutaj u nas więcej deszczu padało i dlatego ona nie jest gorzka, bo może właśnie i z powodu tej suszy cukinia jest gorzka. Zresztą ja się nie wypowiadam, nie mam zielonego pojęcia, bo ze mnie to taki, wiecie, ogrodnik początkujący, taki średnio zaawansowany, ale dlaczego jest coś gorzkie, to nie mam zielonego pojęcia. But I know I'll have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na, na. Tak jak widzieliście, zebrałam trochę czarnej porzeczki i zamierzam zrobić z niej lody, ale to dopiero jutro. A dzisiaj wzięłam się za robienie kapusty kiszonej młodej. I do tego wykonania użyję jednej kapusty, bo ja chcę, żeby to była taka, wiecie, surówka. Więcej kapusty nie mam. A tak stwierdziłam, że fajną opcją właśnie może być młoda kapusta kiszona. Przyniosłam sobie też już marchew z ogródka. Także dodam kapustę, wiadomo, sól, marchew, trochę koperku, czosnek i będzie taka kapusta kiszona. Nawet i fajną właśnie opcją na surówkę do obiadu.
I zaczynam oczywiście od pokrojenia. I ta kapusta nie miała głąba, muszę Wam powiedzieć. Nawet możecie tutaj zauważyć, nie ma głąba. Nie wiem dlaczego, także kroimy. Dobra, jednak głąb ma, tylko nie tu przekroiłam, gdzie trzeba. Kapustę sobie już pokroiłam, teraz zważę, ile tutaj mam, żebym wiedziała, ile mniej więcej soli mam dać. I kapusty mam 1,5 kg. Ok, przygotowałam sobie również słoik. Tutaj mam 1,5 kg kapusty i myślę, że dodam tak z 1,5 łyżki soli na te 1,5 kg kapusty. Więcej na pewno dodawać nie będę. Najpierw muszę sobie jeszcze, widzę, słoik przetrzeć, bo tutaj jakoś tak za czysty to nie jest. Dodam również trochę koperku, na razie na tą ilość 2 łyżki, wydaje mi się, że wystarczy. Trochę marchewki, marchewki tak tylko dosłownie trochę, bo jak będę chciała dodać więcej, to później w trakcie robienia surówki dodam sobie więcej. Marchewki nie obierałam, tak jak przyniosłam z pola, to tylko, wiecie, ją umyłam i starłam na tarce. Dodam tutaj 0,5 łyżki soli. Moja sól jest kamienna, ale jodowana. Najlepsza by była raczej nie jodowana, ale już mam taką, jaką mam, więc taką dodam. Dokładnie wymieszam i zaraz upcham w moim tutaj słoiku. I najlepiej to by się mieszało ręką. Never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart. Czosnek sobie tak już tutaj po without knowing she did. I wydaje mi się, że trzyma. But I guess that it will pass. Zresztą jak nie robicie, to możecie pomylać, to nie jest obowiązkowe. Who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try. Try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I never felt before. She will never know that I love her so much. I gotowe. Zostawiamy teraz do ukiśnięcia w ciepłym miejscu. Dzisiaj wracamy już do gry. Proszę bardzo, rower. Ale muszę Wam powiedzieć, że spóźniłam się. Takie piękne słońce świeciło. Jeszcze jak tutaj wjeżdżaliśmy na tą żużlową drogę, to takie piękne słońce, ale tam dalej pojechałyśmy za to drzewo duże. Myślałam, że będzie widać, wiecie, to słońce lepiej, to ono się całkiem schowało za las, za drzewa. Wróciłyśmy się, no i nie ma pięknego słońca. A jak tutaj wjeżdżałam na górkę, bo to taka lekka górka jest, tam jak Julcia stoi, to takie piękne słońce świeciło, kula ognia, można powiedzieć, bo było mocno tak czerwone. Pięknie naprawdę to wyglądało, no i niestety, ale tak to wyszło. Wczoraj, tak jak wiecie, nie było rowerów, przedwczoraj nie było rowerów, bo były deszcze, a dzisiaj już wracamy do gry. Mateusz jest z nami, Antośka nie ma, ale Mateusz jest, ale jak my żeśmy się zawróciły, to on pojechał dalej, więc powiem Wam szczerze, nie wiem, czy pojechał do domu, chyba tak, skoro go tutaj nie ma. Komary latają, choinki posadzone są, a na powojniki szukam miejsca
nadal myślą, gdzie je posadzić, ale to później, jak pojedziemy do domu, to wam wszystko pokażę. A teraz słuchajcie ptaków. Co prawda już może tak bardzo dobrze nie będzie widać, ale wam jeszcze pokażę. Tutaj posadziłam te dwie sosenki, jodełki, no zwał jak zwał, choinki, tak to nazwijmy. Więc posadziłam tutaj te dwie choinki, które wczoraj przeniosłam ze sklepu ogrodniczego i myślę, że będą się fajnie tutaj prezentować. O, tutaj zarosną razem z tamtą malutką, która rośnie. O, i będzie to fajnie wyglądać. Plus właśnie ta na końcu będzie fasolka, jak ją nazwałam. Chociaż teraz to powiem wam szczerze, fasolka nie bardzo tutaj będzie pasować, bo już lepiej by pasowała kolejna choinka. No ale nie będę tej fasolki wykopywać, bo coś czuję, że jakbym ją wykopała i przesadziła, to raczej na pewno się nie przyjmie. No i tyle. Także tyle. Idziemy do domu. Pożegnam się z wami i będę chillować. I tak jak wam mówiłam, na dworze przychodzę się z wami już tylko pożegnać, żeby nie przeciągać tego vlogusia, żeby nie był taki długi. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj bardzo ciężko było pedałować. Jednak te dwa dni przerwy, no, zrobiło swoje. I no, nie ukrywam, bo dzisiaj ciężko było machać nogami, ale dałam radę, jestem bardzo zadowolona. I wydaje mi się, że powiem wam szczerze, dzień się robi już taki troszeczkę krótszy niż normalnie. Nie wiem ile, musiałabym sprawdzić właśnie tutaj w tym, o której teraz zachód słońca był. Poczekajcie, nie wiem czy już nie minęło, bo czasami to mi się właśnie wyświetla. A minął już czas, zachód słońca minął. A wschód będzie o której? Wschód będzie o 4:28. Nie, a zachód jest o 20:35, jest już zachód słońca, więc no chyba jest taki właśnie już krótszy. Bo mi się wydaje właśnie, że dzisiaj nawet po tym słońcu to już sama tak oduczyłam, że wcześniej już słońce zachodzi. Ale jestem zadowolona, wróciłyśmy, jednak no te dwa dni zrobiły troszeczkę tutaj właśnie swojego tego, że trzeba było mocniej się przyłożyć do tego, ale znowu myślałam, że właśnie po tych, wiecie, jak sobie zrobię taką przerwę, to nie będzie mi się chciało zasiąść, ale żeśmy się z Julcią tutaj nawzajem zmotywowały i stwierdziłyśmy, że pedałujemy. I kapusta, muszę wam powiedzieć, będzie rewelacyjna. Ja tutaj właśnie jeszcze ją ubiłam taką kulą, co się mak czasami nim kręciło, tak wiecie, na pewno macie taką kulę. Tą kulą sobie tutaj jeszcze w słoju ubiłam. Już sok puściło i sok już jest powyżej mojej kapusty, więc cała kapusta jest już zanurzona w soku. I powiem wam, że bardzo dobra, nawet już tutaj ją spróbowałam. Także ja powiem wam szczerze, za ogórkami małosolnymi nie przepadam. Dla mnie najlepsze są ogórki kiszone, a te takie małosolne to one są ani ukiśnięte, ani jakieś takie, to, także ja za tym to nie przepadam. Ale kapusta taka małosolna, powiedzmy, jak tak wiecie, za 2-3 dni postoi, to będzie pyszota. Ja tutaj właśnie tak jak wam mówiłam, już się jej najadłam, a ona dopiero stoi i mięknie od 19:00. No także już właśnie od 19:00 i mam już sporo soku się wytworzyło. Zobaczymy, jak będzie się dalej tutaj moja kapusta prezentować. W tamtym roku pierwszy raz robiłam kapustę na zimę w dużej beczce, a w tym roku pierwszy raz robiłam kapustę młodą, taką powiedzmy małosolną. Chociaż soli to ja, wydaje mi się, że dość sporo wsypałam, bo na 1,5 kg dałam 1,5 łyżki soli. No może tak troszeczkę mniej, bo powiem wam szczerze, ostatnią partię kapusty
to tak troszeczkę mniej posoliłam i jest naprawdę wystarczająco. Więc to taki, powiem Wam szczerze, dzisiaj jakiś taki mało produktywny był ten mój dzionek. Już wczoraj się więcej człowiek narobił, bo wczoraj byłam i na zakupach, i trochę to drzewo żeśmy z mężem poszykowali. To wczoraj jakiś taki bardziej produktywny był ten dzień. A dzisiaj może właśnie dlatego, że wczoraj też trochę to drzewo poprzerzucałam, to taki, bym powiedziała, mniej produktywny ten dzień był. No bo z rana tak niewiele zrobiłam, tylko głównie czytałam komentarze i na nie odpowiadałam. Później byłam te moje kury pilnować, bo właśnie przed tym kotem, a to nie wiem dlaczego ta kaczka mi zginęła, też nad tym ubolewam. Mam nadzieję, że jutro nie będzie jednej znowu mniej, bo się zaraz okaże, że wszystkie kaczki gdzieś w dziwnym sposób wyparują z kurnika, więc to mi się, powiem Wam szczerze, też nie podobało. Obiad zrobiony był, placki też bardzo dobre. Mąż też jadł, muszę Wam powiedzieć. Pytał się, co to jest zielone, ale ja powiedziałam, że cebulka, więc tak się tego trzymajmy. Bardzo mu smakowały i jestem bardzo zadowolona. Także będę częściej robić takie placki ziemniaczano-cukiniowe. Zawsze taka inna, urozmaicona dieta też może być. Kapusta zrobiona, to już wiecie. Porzeczka zebrana, jutro będę piekła sernik, żeby było ciacho na niedzielę, bo ostatnio nie było ciacha na niedzielę, więc jutro będzie sernik i zrobię też lody, więc takie plany. No i ogarnąć trzeba trochę dom, no i jak co nie sobota, no to wiadomo, pewnie też i wleci jakieś pranie. A teraz weekend ma być bardzo upalny, będzie ten weekend, więc uważajcie na siebie, chociażby ten filmik, to nie wiem, chyba w niedzielę będziecie oglądać, więc niedziela będzie i u nas też bardzo upalnym dniem. 32 stopnie nadają u nas. Wiem, że w centrum kraju nadają 36. Także uważajcie na siebie. Pijcie dużo wody, żeby się nie odwodnić. Noście czapajki. Ja też muszę zacząć. I najlepiej to chowajcie się w cieniu. Wiem, trochę nie bardzo realne, bo im bardziej słońce świeci, tym więcej chce się przebywać właśnie na dworze, co jest bardzo niebezpieczne. No i stosujcie też kremy z filtrem i na twarz, i na resztę ciała, bo to promieniowanie też jest bardzo niebezpieczne. U mnie dzieciaki już napuściły wodę, także woda będzie się grzać, no bo nie była puszczana ze względu na ten deszcz. Dzisiaj właśnie był taki bezdeszczowy dzień, także dzisiaj basen jest już dokończony, wyczyszczony, woda napuszczona, będzie się grzać i dzieciaki będą się przez weekend mogły kąpać, no bo w niedzielę przez te burze na noc, znowu tutaj jakieś przez to gorąco burze nadają na noc, więc znowu ma być przyszły tydzień burzowy. Dzieciaki jeszcze tutaj coś szaleją i mi tutaj przeszkadzają. Co Wy szalejecie? Co Wy robicie? Mam odwrócić kamerę? Mam odwrócić? Juluś, proszę Cię, nie rozśmieszać mnie tutaj. Juluś, proszę Cię, nie rozśmieszać mnie, bo odwrócę kamerę i pokażę, co tutaj robisz. No i tak, chwilowo planów nie mamy żadnych. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie i jak się ten weekend potoczy. No i tu nie mamy żadnych planów, bo jutro męża nie ma. Dlatego planów nie ma, a na niedzielę to zobaczymy. Jak będzie bardzo gorąco, no to nie sądzę, że będzie nam się chciało chyba gdziekolwiek wychodzić. Właśnie ze względu na te upały, no ale może jakoś się zmotywujemy i może gdzieś się wybierzemy. Wszystko zależy właśnie też od pogody i od samopoczucia. No bo przez te upały to też i samopoczucie może być właśnie nie za dobre. No i chyba tyle. A ostatnio to jeszcze muszę Wam powiedzieć, wczoraj jak się położyłam do spania, czytałam właśnie artykuł, że w Radomiu było takie oberwanie chmury. Takie właśnie zalane były ulice, nawet gdzieś tunel był jakiś zalany. Wiem, że tam pisało, że wyciągali ludzi z samochodów, bo ludzie ugrzęźli właśnie w tych zalanych tunelach, także no, nie za ciekawie było. U Rozalki nic się nie stało. Rozalka nie mieszka w Radomiu, tylko gdzieś pod. Także pisała, że
W samym Radomiu było właśnie to oberwanie chmury. Ciekawa właśnie jestem, jak u Karolci, bo jeszcze Karolcie mam kicior chyba z Radomia, czy tą drugą? Bo mam dwie Karolci. Jedna jest kicior, a druga to powiem Wam szczerze, nie pamiętam jak dalej. Jedna jest z Radomia, znaczy spod Radomia gdzieś, także to. I jeszcze dzisiaj znalazłam też artykuł, że i w Kraśniku też były takie pozalewane tutaj ulice. Też była wypompowywana woda, także no, te burze są teraz właśnie bardzo niebezpieczne. A i teraz właśnie jeszcze jak tutaj nim do Was przyszłam się żegnać, czytałam artykuł, że teraz będą najgorętsze tutaj dni od 100 tysięcy lat. Także takie upały były ostatnio 100 tysięcy lat. Rozpraszacie mnie. Notowane i teraz właśnie znowu będą takie potężne upały. Także tym bardziej trzeba na siebie uważać, nawadniać się i nie chodzić po słońcu. I tym akcentem żegnam się z Wami, bo moje dzieciaki szaleją, nie dadzą się tutaj z Wami nagadać, pogadać i pożegnać, ale już i tak jest 22:16, więc ja też idę tutaj już odpoczywać i leżeć. Ostatnio tutaj właśnie Janinka się śmiała, że coś nowego, bo Monika idzie leżeć. Także tak, idę leżeć, a z Wami widzę się w kolejnym dniu. Jak Wam się podobał taki vloguś, mało produktywny, ale czasami też takie vlogusie zdarzają, to proszę serdecznie o tego kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam. Życzę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!